Garcia Colmenares i Jorge Martinez. W filmie Maria, odcinek 41. Scenariusz. Reżyseria. Quelle cose, il ricordo di un istante, uno sguardo di bambina, l'incoscienza di un momento, e sei donna, innamorarsi e scoprire. Che to? Podaj dwie kawy do biblioteki. Pan Insua jeszcze nie wyszedł? Nie. Jeśli się boisz, możesz przed snem zamknąć się na klucz. Ależ proszę pana, zaraz przyniosę kawę. Moja żona już w łóżku? Nie wiem. Ale jeśli pan sobie życzy, mogę sprawdzić. Nie, nieważne. Widzi pan, pani Amelia zaniepokojona jest tym wszystkim. A co się dzieje? Wie pan lepiej ode mnie. No właśnie, że nie wiem. Co jest? Chodzi o tę sprawę. A tak, Iwany i Juana Carlosa. To tylko sprzeczka zakochanych bez znaczenia. A mnie się wydaje... Śmiało, Keto. Co jest? Proszę mi wybaczyć, ale nie mam odwagi. Śmiało, bez obaw. Pan mi pewnie wybaczy, ale boję się wspomnieć pani Amelii. O czym? Myślę, czy to nie Maria jest wszystkiemu winna. Maria? Tak, proszę pana. Pani Amelia niepokoi się, że przyjęła Marię do tego domu. Co ty mówisz? Maria jest wspaniałą, czarującą i usłużną dziewczyną. Tak jak trzeba. Niczego nie ujmując tobie. Nie ma się z czego śmiać. Wszystko traktuję zbyt poważnie. Nawet to, że wyszli razem? Mów jaśniej. Doskonale mnie pan rozumie. Chcesz powiedzieć, że Juan Carlos i Maria wyszli razem? Wieczorem. Co się z tobą dzieje? Przez cały wieczór nawet się nie odezwałeś. Czy coś się stało? Nie umiem rozmawiać, kiedy prowadzę. Dobrze. To tutaj. Gdzie my jesteśmy? Mówiłem, że zabiorę cię w piękne miejsce. Gdzie ty mnie przywiozłeś? To hotel. A więc o co chodzi? Już powiedziałam. Robią to.
Spotykają się poza domem. Ona wsiada do wozu pana inżyniera i jadą razem. No proszę, udało mu się zrobić wszystkim na złość. Ale to jej wina. Wszystkich kokietuje, także pana Giorgia. A nawet pana Insue. Dostało mu się od pani Amelii. Nawet ten biedny Oscar. A ja o niczym nie wiem. I dlatego chciałam panu wspomnieć, żeby mógł pan przekazać pani Amelii. Jeszcze jej nie powiedziałaś? Brak mi odwagi. Pan Juan Carlos miałby mi za złe. Wie pan, że mi zagroził? Poważnie? Ostrzegł, że jeśli ta dziewczyna odejdzie przeze mnie, zapłacę za to. Jasne. Chcę, żeby została. Usiedliła go. Ale będzie żałował, jak się dowie, kim naprawdę jest ta kobieta. Dlaczego miałby żałować? Nie mogę panu powiedzieć. Lepiej przestań. Pewnych słów nie potrafię wymówić. Jeśli tego chcę, masz mi powiedzieć. To prostytutka. Tak, proszę pana. Niełatwo uwierzyć. Wie pan teraz, kogo poleca Matylda? Co zamierzasz? Nic więcej. Już pan wie. I może przekazać pani Amelii. No nie. Nie chcę się w to mieszać. Juan Carlos jest dorosły i wie, co robi. Ależ proszę pana, przecież to skandal. Nie przesadzaj. Nic się nie stało. Postaw się na miejscu Marii. Gdyby Juan Carlos zamiast niej tobie zaproponował wspólne wyjście? Hotel? Jaki hotel? Nie wiem, jeden z tych. Co to znaczy z tych? Nie umiem ci wyjaśnić. Nie mam doświadczenia. Ale ten rozpoznałaś. Nie rozpoznałam. Dlaczego tak mówisz? Jesteś nieufny. Nie jestem. W każdym razie to nie hotel, tylko lodziarnia. Poważnie? Dobrze, że się pomyliłaś. Dlaczego? Bo to dowód, że nie znasz pewnych lokali. Jeśli to prawda, że muzyka łagodzi obyczaje, ta powinna zadowolić ciocię. Nie może już narzekać. To nie rock and roll. Chopin ją uspokoi. Lubi go. Pod warunkiem, że słucha. A słucha? Pójdę jej poszukać. Zgoda? Znajdę i przyprowadzę. Pocieszysz ją i może nie wyrzucą nas z domu. Bene. Cześć, mamo. Nie wiesz, gdzie jest ciocia? Nie. Już się położyła? Nie wiem. Chcesz coś od niej? Nie, tak pytam. You
Rispondi. Powiedz. Avresti accettato. Czy poszłabyś do takiego hotelu? Non lo so. Nie wiem. Non mi menti. Nie kłam. Ma non ti... Wcale nie kłamie. Allora perché non? To czemu nie odpowiadasz? Saresti venuti. Poszłabyś ze mną do hotelu? Sei tu me. Gdybyś mnie poprosił. Sì. Tak. E se te lo chiedi? A gdyby inny cię o to prosił? Nie poprosi. Perché? Czemu to? Perché non gliene... Nie miałby okazji. Juan Carlos. Dlaczego pytasz? Perché? Bo chcę cię dobrze poznać. A nie znasz mnie? Nie dokładnie. A więc poznawaj. To twoje? Nigdy mi nie mówiłeś. Wspaniale. Jak się pani miewa? Nie przeszkadzam. Przeciwnie. Al contrario. Będzie mi bardzo miło. Aż tak? Mogę znać powód? Grałem dla pani. Wiedziałeś, że przyjdę? Tak. Skąd wiedziałeś? Mówiła pani, że muzyka łączy osoby wrażliwe, a my tacy jesteśmy. Roli. Dlaczego mówisz w taki sposób? W jaki? Taki osobisty. Nieodpowiedni pomiędzy chłopcem a dojrzałą kobietą. Nie jestem już chłopcem. Istotnie, nie jesteś. Chciałam powiedzieć, że mógłbyś być moim synem. Ale nie jestem. Chcę pani wreszcie powiedzieć to, co czuję. Proszę, uważaj na słowa. Kocham panią. Zakochałem się. Jesteś zadowolona? Nie. Dlaczego? Nie wiem. Miałam nadzieję, że to będzie inaczej. A jak? Nie wiem. Uznasz mnie za prowincjuszkę.
Wiem, że świat się zmienia i że dotrwać w czystości do ślubu jest niełatwo. Ale mojej matce się udało. I ja też bym chciała. Chodźmy stąd. Dlaczego? Dokąd? Nie wiem. Gdzie indziej? Odetchnąć świeżym powietrzem, rozjaśnić umysł. Juan Carlos. Kochany, co ci jest? Zmieniłeś się. Ostatnio zachowujesz się, jakbym to ja była winna. Dlaczego? O czym myślisz? Może o tym, co widziałeś w pokoju brata? Jesteś zły, bo trzymał mnie za rękę? Nie dlatego. To z jakiego powodu? Tego, co powiedziałam? Tego, co mówiłam wcześniej? Jeśli dlatego chcesz odejść, nieważne. Kocham cię. Udawaj, że nic nie zaszło. Kocham cię. Chodźmy już. Proszę cię, chodźmy stąd. Fanatyk z ciebie, Oskar. Mogę spytać, czemu zawsze tak długo pracujesz? Fanatyk, przesadzasz, dopiero 5 po 11. Dopiero? Przecież wiesz, do której pracują biura? Do 7. Ale ja nie pracuję, moja mała. Po prostu czytałem w bibliotece twojego ojca. To ohydne książki prawnicze. Głupdas, nie rozumiesz. Robię to celowo, nawabia, żeby ściągnąć jakąś pocieszycielkę. O nie. Przybiegłam się schronić przed kazaniami mojej matki. Ona jest wspaniała. Akurat staje się nieznośna. A wiesz czemu? Nie. Podejrzewa, że coś jest między Juanem Carlosem i Marią. A co ja mam do tego? Ona ci się podobała? I dalej podoba. Nawet bardzo. Muszę znaleźć przepis, jak zdobywać mężczyzn, bo zawojowałam w tym domu prawie wszystkich. Kogo teraz chcesz zdobyć? Tajemnica. Oby nie mnie. Przeszło mi. Ale w zeszłym miesiącu wszystko wyglądało inaczej. Jak to? Byłaś we mnie tak zakochana i już ci przeszło? Krótko trwało. Przelotne uczucie. Nie wiem, czy całkiem uleciało. Oskarze, czy mogłabym sprawdzić? Jestem do usług. Chyba mi nie przeszło. Jenny.
Proszę, pohamuj te odruchy. Masz na myśli pocałunki? Wszystko, Jenny, wszystko. W porządku. Dokąd chcesz jechać? Tam, gdzie nas nie znają. Raczej my nikogo nie znamy. Po co te tajemnice? To ja cię pytam. Po co te tajemnice? Nie wyszło? Ciotka się wycofała. Ty dokąd? Wychodzę. Mam trochę roboty. Chciałbym przeciągnąć ciotkę na naszą stronę. Wiem. Musimy poważnie spróbować, ale będzie ciężko. To do jutra? Tak. Dobra. Do zobaczenia. Co robisz, mamo? Chciałam wziąć aspirynę. Boli cię głowa? Nie, ale wezmę. Jeśli chcesz się wzmocnić, poradź się Roliego. On czerpie siłę z muzyki. Powiedział, że będzie wpadał codziennie. Nie. Chcę zostać tutaj. Dlaczego? Żeby porozmawiać. Możemy porozmawiać gdziekolwiek. Mam dość. Nie zniosę się w takim nastroju. Posłuchaj. Marzyłam o tej chwili. Przez całą noc myślałam o tym, co zrobimy. O tym, co mi powiesz. Wczoraj napisałam list do matki. I nie wysłałam go, bo chciałam jej opisać wszystko, co miało się wydarzyć. Wiedziałam, że nie stanie się nic złego. I dlatego odmówiłam. Musiałabym okłamać matkę. Jeśli to cię tak złości, trudno. Wyślę ten list, jaki jest. Juan Carlos, kocham cię. Bardzo cię kocham. I nie chcę cię stracić. Twoje słowa sprawiają mi ból. Nie rozumiesz. Czuję się jak nędznik. Juan Carlos, co się z tobą dzieje? Jesteś jakiś dziwny. Nigdy nie byłam w takiej sytuacji. W jakiej? W mieszkaniu samotnego, młodego mężczyzny. Jeśli przyszłam bez oporu, to dlatego, że cię kocham. Nie rozumiesz? Nie chcę cię skrzywdzić. Czasem można skrzywdzić niechcący. Przed chwilą powiedziałeś, że czujesz się jak nędznik. Myślałem, że nie słyszałaś. Przyszłam tu z nadzieją, że porozmawiamy o małżeństwie. Twoja siostra wspomniała, nie dbam o to, co mówi moja siostra. Chcesz wyjść za mąż? Dlaczego pytasz? Bo wszystkie kobiety tego pragną. A więc mam rację, że coś się stało. Ktoś powiedział ci o mnie coś złego? Jakiś mężczyzna? Czemu uważasz, że mężczyzna? Nie wiem. Juan Carlos, zawsze mówiłam ci prawdę.
Właśnie tego chcę. Prawdy, rozumiesz? La verità. Czasem coś jest prawdą dla jednego, a dla innego nieprawdą. Proszę, nie patrz tak na mnie. To znaczy jak? Jakbyś był bardzo daleko. Obcy. Jakbyś mi nie ufał. Se provassi della diffidenza. To nieprawda. Nie jesteś moim Juanem Carlosem. Bardzo się zmieniłeś. Tak nagle? Nie chcę cię stracić. Czy byłby do tego jakiś powód? Może o czymś, nie wiem. O czymś, co zniszczyłoby nasz związek. Chyba nie. Chyba? Nie ma żadnego powodu. To o co chodzi? Musisz być ze mną szczery. Zawsze byłem. Nie okłamuj mnie. Tak wiele dla mnie znaczysz. Kocham cię. Spokojnie. Nic się nie zmieniło. Zabiorę cię gdzie indziej. Do hotelu? A chciałabyś? Nie. Umarłabym ze wstydu. Dlaczego? Bo w pewne miejsca chodzą tylko... Chodzą w te miejsca także ludzie, którzy się kochają. Jeszcze tutaj? Ojciec to prawdziwy wyzyskiwacz. Nie rób takiej miny. Wszystko skończone. Już taka jestem. Zmienna. Głupia. Porywcza. Stuknięta. Zawzięta. Szalona. Jeśli chcesz tu spać, to niestety nie ma miejsca. Spróbuj u Kety. Nie chce mi się spać. Doprawdy? Można wiedzieć, czemu się nie kładziesz? Czekam na Juana Carlosa i Marię. Chcę wiedzieć, co się stało. Ciekawski. Nie chcę, żeby Maria była kolejną zabawką w rękach Juana Carlosa. Tak jak inne. Nie martw się. Ożenię się z nią. Mówisz to z takim przekonaniem. Oczywiście, jestem pewna. Maria różni się od innych kobiet. Mam nadzieję, że nie popełni błędu i nie pójdzie z nim do łóżka. Gdzie się podziały twoje nowoczesne poglądy? Teoria a praktyka to dwie różne sprawy. Pewnie. Najbardziej mnie martwi... Czyli miejmy nadzieję, że Maria wyrwie się ze szponów Juana Carlosa. Nie, nie o to chodzi. Myślę, że ta dziewczyna potrafi się bronić. Przed twoim bratem? Tak. Ciekawe, co matka by o tym powiedziała. Jenny? Oskar, jeszcze tutaj? Tak, mam nienormowany czas pracy. Jestem ci potrzebna? Nie. Szukałam Marii. Maria.
Mamo, o tej porze? Biedaczka pewnie śpi. Grzech ją budzić. Jutro musi wcześniej wstać. Czego od niej chcesz? Chciałam spytać, czy umie robić masaże. Masaże, Maria? Podobno kilka dni temu Juana Carlosa bardzo bolała głowa, a ona zrobiła mu masaż i ból minął. Nie wiem, mamo, ale ciekawe, kto ci mówił. Nie mam zamiaru cię o tym informować. Jeśli boli cię głowa, weź aspirynę i do łóżka. Płacimy jej. Niech będzie dyspozycyjna o każdej porze. Prawda, Oskar? Przepraszam, o co chodzi? Głowa mi pęka i Maria powinna mi zrobić masaż. W takim wypadku lepiej wezwać masażystę. Nie znasz mamy. Kiedy wbijesz sobie coś do głowy, nawet jeśli to kaprys, trzeba go spełnić. Jenny, potrzebna mi Maria, koniec dyskusji. Dobrze, mamo, biegnę i wyciągnę ją z łóżka. Wspaniale. Wpadliśmy. Całkiem możliwe. Podejrzewam, że matka poszła do Marii i odkryła, że nie ma jej w pokoju. Nie. Twoja matka zwykle nie wchodzi do pokoju służby. No Boże, moja głowa. Musisz mi pomóc. A jeśli ona już wróciła? Nie powiesz, dokąd jedziemy? Czy wszędzie byś ze mną pojechała? Nawet na koniec świata. Na pewno? Oczywiście, kochanie. Nie ma jej. Nie wiem, co robić. Tylko spokojnie. Matka już pewnie zapomniała. Nie znasz jej. To wymyśl coś. Powiedz, że Maria musiała wyjść. Uważasz, że to coś da? Nie, nie. Chyba nic nie wymyślę. Pomóż mi, zaproponuj coś. Pomysły to twoja specjalność. Nie w tym wypadku. O co chodzi? Mówiłem, żebyś tu nie dzwoniła. Bo nie. Tak. W porządku, dobrze. O której wychodzisz z pracy? Dobrze. Całuję. Lepiej się czujesz? Nie. A co z Marią? Maria musiała wyjść. O tej porze? Jak śmiała? Może to coś pilnego? Co za odwaga? A kto jej pozwolił? Przecież nie mogła wiedzieć, że będzie ci potrzebna. Pewnie. Już wszyscy jej tu bronią, a ona z tego korzysta. Nadużywa swobody. Mamo, nie bądź zbyt surowa. Wiedziałaś, że Marii nie ma? Nie wiedziałam. Nie kłam. Przeczucia nigdy mnie nie zawodzą. Dokąd poszła? Nie wiem. Mów natychmiast. Nie wiem. W wolnym czasie może robić, co chce. O tej porze ma spać, nie wychodzić. Moja służba ma być zdyscyplinowana. Nie włóczyć się po nocy i nie wiadomo, co robić. Co ci to przeszkadza? Zaczekam na nią. Zobaczę, o której i z kim wróci. Porozmawiamy sobie. Widać, że głowa już cię nie boli. Matylda poleciła nam niezłe ziółko. O tej porze na nogach? Nie kładziesz się? Bardzo boli mnie głowa. Współczuję. Połóż się, może mnie. Nie, będzie gorzej.
Amelia, sei... Zawsze jesteś zdenerwowana, podniecona. Życie należy brać spokojnie, jest takie krótkie. Można tak, gdy się nie ma kłopotów. Ty masz kłopoty, ból głowy i coś jeszcze? Pewnie coś poważnego, jeśli nie chcesz się położyć. Ledwie to zrobisz, już śpisz. Ja nie mogę. O co chodzi? Masz wyrzuty sumienia? Proszę, Felipe, postaraj się mnie zrozumieć. Martwię się. Dlaczego? No mów, Maria mnie złości, wychodzi wieczorami. No to co, ma prawo? Mówisz jak twoja córka. Dlaczego mieszasz się w życie innych? Niech każdy robi co chce. Tak będzie lepiej dla wszystkich. Teraz śpi, jutro wygłosisz jej kazanie i po sprawie. Nie. Zaczekam. Chcę ją zwolnić. Zwolnić? Właśnie. Dlaczego wyszła wieczorem? Przyjęliśmy ją, żeby zajmowała się Georgiem. Za długo to znosiłam. Amelio, teraz już przesadzasz. Ja przesadzam? Stoję na straży moralności tego domu. Mogę ci coś doradzić? Zasiądź w oknie i sprawdź, o której i z kim wraca. Będziesz zadowolona. Właśnie tak zamierzam. Dobrze, tylko zgaś światło, chcę spać. Chciałabym wiedzieć, dlaczego wszyscy bronią tej... No powiedz, co o niej myślisz. Czasem trzeba kogoś obrzucić błotem, nawet jeśli to nieprawda. Nie mam takiego zamiaru. Ale to, co myślę, to prawda. Stai dormendo. Śpisz? Nie przywykłam do tak późnej pory. A więc śpi. Juan Carlos. Mm. Czy to daleko? Może na końcu świata. Trzymasz mnie za słowo? Ty mnie też. Słucham? Śpi. Oprzyj się na moim ramieniu. Lubię na ciebie patrzeć. Nawet jeśli padam ze zmęczenia. Jesteśmy już w domu? Nie. Siamo w błękitnym kocie. Koniec odcinka 41. Wersja polska, studio opracowań filmów w Warszawie. Tekst Stefan Mroczek. Czytał Lucjan Szołajski.